Wówczas, gdy częstochowskie placówki oświatowe nawiązywały współpracę z 15 liceum ogólnokształcącym w Berdyczowie, na Ukrainie panował pokój. Dziś sytuacja jest zgoła odmienna, od prawie roku trwa bowiem wojna. Nie wpłynęło to jednak w żaden sposób na współpracę obu stron. Wręcz przeciwnie, wzajemne stosunki zostały jeszcze bardziej zacieśnione, czego dowodem kolejne spotkanie w Częstochowie, które było okazją do rozmów, ale też podziękowań. My przyjechali, żeby podziękować naszym sąsiadom. Nasza wizyta jest po to, aby podziękować naszym partnerom, Polakom za okazywaną pomoc i wsparcie. Na tym nie koniec naszych wspólnych działań, deklarowali zebrani, którzy jak wszyscy chcą rychłego zakończenia wojny, ale nawet dziś, kiedy trwa konflikt, mówią otwarcie, jak choćby wiceprezydent miasta Częstochowy Ryszard Stefaniak, będziemy wspierać naszych partnerów nie tylko poprzez pomoc humanitarną. Pomożemy, wspieramy od początku, od kilku lat i będziemy dalej wspierać. Trzeba powiedzieć, że spośród tych naszych tutaj miast ten Berdyczów jest miejscem wyjątkowym. Tam czuć, że bije polskie serce. Ilekroć jesteśmy, wiele serdeczności nas spotyka, ale przede wszystkim Polska jest tam w każdym geście, w każdym zachowaniu, w każdej sytuacji obecna. Występy artystyczne gości z Ukrainy.